Witam Was serdecznie i zapraszam do serii praktyk, dzięki którym lepiej poznasz swój oddech, dowiesz się, co możesz zrobić, żeby łatwo i przyjemnie zadbać o jego głębokość i pełnię, a tym samym zyskasz więcej dobrej jakości życia na co dzień. W pierwszym odcinku zajmiemy się tym, żeby dowiedzieć się, czym w ogóle jest oddech, co to znaczy, że człowiek oddycha całym ciałem, i jak pobudzić i zrobić coś przyjemnego z zewnętrzną warstwą ciała, którą jest skóra, żeby dużo lepiej oddychało ci się w środku. Co to w ogóle jest oddech? Zazwyczaj, gdy rozmawiamy o oddechu, to myślimy o płucach, klatce piersiowej, o głębokim oddychaniu, technice oddechowej i tak dalej. Ale czym to tak naprawdę jest? Jak to się dzieje, że pobieramy coś z zewnątrz i dociera to wszędzie do naszego ciała? Co to znaczy, że człowiek oddycha całym ciałem? Najlepiej, jeśli razem doświadczymy tego, czym jest oddech i utrzymamy naszą wspólną definicję do końca tego cyklu. W tym celu zapraszam Cię do krótkiej medytacji. Znajdź sobie takie miejsce, żeby było Ci wygodnie usiąść, stanąć, położyć się, tak jak czujesz. Zamknij na chwilę oczy i pozwól sobie wyobrazić, że nigdy tych oczu nie miałaś, nie miałeś. Nie masz zielonego pojęcia na temat tego, jak wygląda świat dookoła, jak wyglądasz Ty. Pozwól sobie na chwilę zapomnieć wszystko, co wiesz o oddychaniu, oddechu, fizjologii człowieka. Wszystko, co wiesz, na razie odłóż na bok. Jakie to uczucie oddychać? Gdzie twój oddech się zaczyna? I gdzie twój oddech się kończy? Pozwól sobie wziąć trochę głębszy wdech. I wydech. I jeszcze dwa. Trochę głębsze. Jeśli chcesz, to zostań z zamkniętymi oczami i spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mój oddech jest tylko w płucach? A może jest tak, że czuję swój oddech gdzieś dalej? Odpowiedz sobie na pytanie, czy twój oddech zaczyna się w środku? Czy może zaczyna się gdzieś na zewnątrz ciebie? Kiedy ja będę mówić o oddychaniu, to mam na myśli coś, co zaczyna się w środku i rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Twoje ciało w ten sposób będzie jak balon, który jest pompowany od środka.
Ty decydujesz, które ścianki tego balona są sztywne, a które są miękkie. Twoja skóra to ścianki balona. Dlatego zajmiemy się dzisiaj tym, co zrobić, żeby balonik był miękki, a oddychanie nie kosztowało Cię za dużo wysiłku, żeby było przyjemne i żeby Twoje ciało wypełniało się w całości. Ten sposób oddychania, tą medytację w całej serii nazywać będę czuciem oddechu. Więc kiedy powiem poczuj swój oddech, to pozwól sobie na chwilę zanurkować w głąb i sprawdzić, jak Ci się oddycha, jaki Twój oddech ma kształt i czy swobodnie się otwierasz. Dobrze, więc pozwól sobie teraz poczuć, które miejsca w Twoim ciele oddychały swobodniej, a które miejsca oddychają trochę mniej swobodnie. Zaczniemy sobie oklepywanie właśnie od tych, które trochę mniej swobodnie oddychają. Ale zanim zaczniemy, kilka wskazówek. Postaraj się zacząć od tych części ciała, które są położone bardziej po zewnętrznych częściach ciała, czyli zewnętrzna część rąk, zewnętrzna część nóg, grzbiet, kark, czaszka od góry. W drugiej kolejności oklepuj te części ciała, które są po wewnętrznej części. Po wewnętrznej części rąk, po wewnętrznej części nóg, brzuch, szyja, twarz. Kiedy oklepujesz, oklepuj miękką piąstką, bądź łódeczką, albo po prostu miękką dłonią. Rób to tak, żeby Ci było przyjemnie. Dobrze oklepuje się skórę, która jest delikatnie rozciągnięta, zwłaszcza tutaj na żebrach. To jest fajne miejsce, żeby trochę otworzyć klatkę piersiową i wtedy ją oklepać. To, co jeszcze pomaga, to głębokie oddychanie i wydawanie dźwięków, które są dla Ciebie przyjemne. To co? Zaczynamy? Kiedy skończę oklepywanie mojego ciała, nie omijając niczego, ani buzi, ani głowy, ani karku, ani nawet końcówek palców, to przechodzę do rozcierania. Czyli będę teraz masować tą moją skórę po wewnętrznych częściach ciała do środka, a po zewnętrznych częściach ciała na zewnątrz. Całe oklepywanie powinno zająć Ci około 3-5 minut, a rozcieranie swobodne 2-3 minuty albo tyle czasu, ile czujesz, że robi Ci to bardzo dobrze. Jak skończysz, to znowu pozwól sobie poczuć swój oddech. Jeśli czujesz, że teraz oddycha Ci się swobodniej, że w ogóle masz więcej oddechu, więcej przestrzeni i kosztuje Ci to mniej wysiłku, to może warto jest robić to codziennie. Najlepiej robić to rano i zawsze wtedy, kiedy czujesz, że masz trochę za dużo napięcia.
Tak jak wspomniałem, oklepywanie to naprawdę dobrze znana technika. Używa się jej właściwie na wszystkich oddziałach pulmonologicznych. Bardzo dobrze robi, kiedy chcesz komuś pomóc uwolnić napięcie w żebrach, w klatce piersiowej, w ogóle pomóc zrobić wdech albo wydech. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że skóra jako największy organ naszego ciała, największy organ czuciowy, tuż pod swoją wierzchnią warstwą ma bardzo dużo naczyń krwionośnych. Kiedy oklepujesz skórę, pobudzasz krążenie tuż pod skórą, robi ci się cieplej, skóra robi się bardziej elastyczna, balonik może się swobodniej rozszerzać, ale dodatkowo część ciśnienia, które jest zgromadzone wewnątrz ciała w układzie krążenia, może swobodnie się rozejść do skóry. Zmniejszone ciśnienie wewnątrz ciała robi nam w ogóle mniej ciśnienia w głowie, w narządach wewnętrznych. Jest to dobrze znane i opisane zjawisko. Ale kiedy ta krew zaczyna płynąć z centrum, ze środka ciała na zewnątrz, to po prostu zaczyna płynąć. A krew, która płynie, to po prostu zdrowie. Płuczą się Twoje stany zapalne, wszystkie zastoje limfatyczne, wszystkie obrzęki i tak dalej. Więc zapamiętaj, że kiedy pozwolisz, żeby Twoja skóra oddychała, żeby Twój układ krążeniowo-oddechowy dobrze działał od środka na zewnątrz, kiedy ściany balonika są trochę bardziej elastyczne, to po prostu wspierasz swój układ krążenia i tym samym układ oddychania. Możesz oddychać głębiej, swobodniej. Jest wtedy więcej zdrowia. Tak po prostu. Adamet dla rodziny.